Myślę, że drużyna zrehabilitowała się za niefortunną porażkę tydzień temu w Nowinach. Zagrała naprawdę dobre zawody, powalczyła. Widać było zaangażowanie i chęć, wymianę podań. Naprawdę można być zadowolonym z drużyny. Potem, tak jak wspomniałem, dla marzy. Szkoda tylko, że w dalszym ciągu szwankuje nasze sytuacje golowe, które mamy. Gdybyśmy wykorzystali pewnie w większym spokoju, ludzie byśmy oglądali końcówkę meczu, a tak daliśmy się troszeczkę zepnąć, co jest niepotrzebne. Niemniej jednak widać było, że drużyna operuje dobrze piłką i to wszystko szczęśliwie dla nas się dobrze skończy. Bolą takie stracone punkty, bo sytuacji mieliśmy kilka w tym meczu, które powinniśmy wykorzystać. Już w drugiej minucie powinien Kamil Czaja otworzyć wynik meczu na 1-0. Z 3 metrów do pustej bramki nie trafił. Potem sytuacja Michała Piruga na 2-0. Tym Alit troszkę przejął inicjatywę, miał też dwie sytuacje, natomiast w drugiej połowie znowu pierwsze 20 minut zdecydowanie dla nas. Mamy dwie sytuacje stuprocentowe, trzeba je wykorzystać. No jeżeli się nie wykorzystuje, to przeciwnik którąś z okazji z kontry w końcu trafi. Tak się stało. Kontra Alitu 1-0 i my w końcówce próbowaliśmy odwrócić wynik meczu, natomiast znowu brakło troszkę skuteczności.